Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej poświęconej problemom Puszczy Białowieskiej, o których od dłuższego czasu wszyscy słyszymy. W konferencji oprócz mnie uczestniczą także panowie, pan Walenty Wasiluk, przewodniczący Stowarzyszenia Santa Obrony Puszczy Białowieskiej oraz pan Mieczysław Gmiter, członek tego stowarzyszenia, a tak w ogóle samorządowo to pierwszy burmistrz po zmianach, burmistrz miasta Hajnówka, świetnie zorientowanych w tych problemach. Ja bym chciał przedstawić swój punkt widzenia w tej sprawie i potem poprosić panów, żeby uzupełnili to i uszczegółowili, ponieważ są fachowcami, którzy na miejscu to wszystko widzą, oceniają, analizują. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, od dłuższego czasu trwa jakiś rodzaj dyskusji odnośnie zagrożeń dotyczących Puszczy Białowieskiej i jej przyszłości, ale także mam wrażenie, że trwa rodzaj nieporozumienia dotyczącego tej sprawy. Ja sam nie do końca rozumiałem, na czym polega ten problem i dlatego, choć oczywiście intuicyjnie, rozumowo też wyczuwałem i potrafiłem to jakoś analizować, ale wolałem zobaczyć na miejscu, więc postanowiłem odbyć wizję lokalną w Puszczy. Dzięki życzliwości leśników mogłem zobaczyć, jak to wszystko wygląda na miejscu. Co się okazało? Nie mogłem dzisiaj pokazać zdjęć, ale na moim Facebooku Państwo możecie te zdjęcia zobaczyć. Obraz Puszczy jest tak naprawdę przerażający. Gdy się pojedzie w głąb Puszczy, można zobaczyć ogromne obszary i coraz większe obszary martwego drzewostanu, który jest w takim stanie, dlatego że został zaatakowany przez kornikarz, tu szczególnie chodzi o świerk, ale także zagrożenie dotyczy innych gatunków drzew, sosny i jesionu. A plan urządzenia lasu, tak się nazywa ten dokument, dotyczący gospodarki drzewostanem w Puszczy Białowieskiej, nie pozwala na wycinanie tych martwych drzew i usuwanie ich poza teren Puszczy, bo to jest jedyna droga, żeby zmniejszyć zagrożenie rozprzestrzenianiem się kornika. Jak się okazało, minister środowiska, więc przedstawiciel rządu, zmniejszył o ponad połowę, i to arbitralnie, wielkość założonej wycinki, czyli inaczej mówiąc pozyskania, wielkość pozyskania drewna z Puszczy Białowieskiej w planie urządzenia lasu na lata 2012-2021, w takim 10-letnim planie, który w tej chwili jest realizowany. Wnioskowała Puszcza o to, żeby to było przynajmniej 107 tysięcy metrów sześciennych rocznie, a minister skreślił tę liczbę i wpisał 48,5 tysiąca metrów sześciennych, czyli o więcej niż połowę mniej. No i z tego, jak mnie objaśniono, bierze się główny problem. Tu jest główne źródło tego, że Puszcza Białowieska w znacznej części umiera, a leśnictwa, nadleśnictwa administrujące Puszczą nie są w stanie skutecznie z tym poradzić, ponieważ mają zakaz większej wycinki i wywożenia, zwłaszcza tych zarażonych kornikiem drzew z Puszczy, ale w ogóle nie mogą w sposób racjonalny prowadzić gospodarki leśnej zgodnie z nauką, zgodnie z praktyką, sztuką urządzania lasu, a przecież choć Puszcza jest szczególnym rodzajem lasu, to jednak jest lasem, prawda, i te wszystkie prawa obowiązują. Ja postanowiłem po tej wizji lokalnej, ale zwłaszcza po wyjazdowym posiedzeniu rządu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Białymstoku, i po wizytach poszczególnych ministrów w różnych miejscach naszego województwa i po ich spotkaniach z różnymi instytucjami, wystąpić, myślałem, że może będzie jakaś reakcja w tej sprawie na posiedzeniu rządu, ale ponieważ nie było, to postanowiłem wystąpić do pani premier Ewy Kopacz, przedstawiając ten problem i formułując pytania z oczekiwaniem na reakcję, bo jeżeli tak miało być dalej, to pod pozorem ochrony Puszczy, jej walorów naturalnych, źle pojętej ochrony, jak się okazuje, Puszcza może zamiast zachowania tych walorów, które chcemy zachować dla przyszłości, ulegać degradacji, zniszczeniu
i za ileś lat, to leśnicy wiedzą lepiej, za ile lat może tej puszczy, przynajmniej w takim stanie, w jakim chcielibyśmy ją ochronić, po prostu nie być. To ku temu w tej chwili zmierza. I proszę Państwa, rząd zajmował się sprawami, które na tym wyjazdowym posiedzeniu, które są korzystne dla niego i dla Platformy Obywatelskiej i PSL-u z punktu widzenia propagandowego, wyborczego, a żadnych problemów realnych nie podjął. Żadnymi problemami, tymi, które naprawdę wymagają rozwiązania i reakcji rządu, się nie zajął. I jednym z takich problemów jest właśnie to, o czym mówię, czyli problem Puszczy Białowieskiej. Ta sprawa nie stała się przedmiotem obrad rządu, mało tego, nie stała się przedmiotem jakiejś wypowiedzi publicznej czy analizy na miejscu, zajęcia się ze strony żadnego z ministrów, a przecież jest odpowiedni minister, który zajmuje się środowiskiem, lasami, to jest minister środowiska. Nie było takich działań, w związku z tym kieruję to wystąpienie do pani premier Ewy Kopacz i formułuję trzy podstawowe pytania. One są bardzo proste, ale zasadnicze dla przyszłości Puszczy. Po pierwsze, pytam, z jakich powodów minister środowiska w sposób arbitralny, wbrew wszelkim regułom, obniżył o ponad połowę wielkość pozyskania drewna z Puszczy Białowieskiej, zmniejszając plan urządzenia lasu na lata 2012-2021 o ponad połowę. Po drugie, pytam, czy rząd monitoruje skutki tej decyzji, bo ja te skutki widziałem, oraz straty przyrodnicze i finansowe, jakie z tego wynikają. I po trzecie, czy pani premier zechce, pytam, zweryfikować błędną decyzję podległego jej ministra środowiska, by można było w sposób racjonalny, zgodny z zasadami gospodarki leśnej, realizować naukowe, ochronne i ekonomiczne reguły administrowania obszarem Puszczy Białowieskiej. Oczekuję, że pani premier, mimo to, że jest bardzo zajęta objazdem propagandowym przedwyborczym po kraju, jednak zajmie się tą sprawą, bo naprawdę problem jest nabrzmiały. Jeżeli się nie zajmie, będziemy musieli zająć się tym my po zmianie większości parlamentarnej, zmianie rządu, ale każdy dzień przynosi duże straty. Proszę Państwa, tak dla zobrazowania, ja byłem tym przerażony, kiedy usłyszałem, że jeden zajęty przez kornika, opanowany, można powiedzieć, przez kornika świerk, nieusunięty z lasu, z puszczy, powoduje zagrożenie dla całego hektara podobnego drzewostanu w ciągu jednego roku. No to są dane przerażające, że tak w takim tempie, w takim powiedziałbym postępie geometrycznym, czy nawet większym niż geometrycznym by to szło, to po prostu puszczy za jakiś czas zwyczajnie w takim kształcie, jaki znamy i jaki chcemy zachować, nie będzie. To jest dramat. Proszę panu o wypowiedzi. Pan pierwszy? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Chciałbym przede wszystkim podziękować dla pana posła za to, że zorganizował taką konferencję, jak również za to, że państwo zainteresowaliście się problemami Puszczy Białowieskiej. Proszę Państwa, jak wygląda ta sprawa? Od kilku lat, dosłownie od pięciu lat, staramy się nagłaśniać tę sprawę, czyli nagłaśniać sprawę tragedii Puszczy Białowieskiej, które na oczach społeczeństwa polskiego, na oczach świata po prostu ginie. Wygląda to w taki sposób. Przy biernej postawie, tak jak pan poseł powiedział, polskiego rządu i polskiego ministra środowiska, jak również Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Puszczy Białowieskiej w chwili obecnej można powiedzieć, że jest stan klęski ekologicznej i Puszcza Białowieska umiera. W Puszczy Białowieskiej w chwili obecnej zalega ponad 4 miliony metrów sześciennych drewna różnego rodzaju, co stanowi... Telefonami zapomnieli, przepraszaliśmy. Dlatego świadczy o tym, jakie panowie macie szerokie kontakty i jak często. Przepraszamy bardzo. Proszę Państwa, jest to ogromna liczba. Tego materiału, który drewna zalegającego w puszczy, ginącego, nie można pozyskać. Natomiast jeśli chodzi o tą sprawę gradacji kornika drukarza, to musicie sobie Państwo to jakoś wyobraźni swojej odtworzyć, że jest to około 200 tysięcy suchych, aktualnie stojących w puszczy drzew świerkowych. Z
Są takie tereny w Puszczy Białowieskiej. Zapraszam do Puszczy Białowieskiej oczywiście, żebyście zobaczyli naocznie, jak to wygląda, gdzie całe hektary to jest martwe drzewa. Nie ma ni jednego żywego drzewa. Tak jak pan poseł powiedział, ta gradacja kornika następuje w postępie już nawet nie wiem jakim, bo trudno to określić. Leśnicy szacują, że w najbliższych 5 latach najprawdopodobniej w Puszczy Białowieskiej będą tylko pojedyncze egzemplarze drzew sierkowych. Co powoduje taka sytuacja? Taka sytuacja powoduje również to, że wszelkiego rodzaju konwencje klimatyczne, o których tak wszyscy mówią i którzy się tam tak przejmują, no w zasadzie nie zdajemy egzaminu, ponieważ ta ilość drewna, która w chwili obecnej zalega w Puszczy Białowieskiej na 1 hektarze, a są to po prostu przerażające widoki, tam już zwierzyna się nie może przemieścić, powoduje to, że z 1 hektara emisja dwutlenku węgla do atmosfery jest w granicach 700 ton rocznie. Z 1 hektara emisja dwutlenku węgla. Także to nie jest tak do końca prawdziwe, że Puszcza Białowieska i lasy zaopatrują nas tlen, bo gnijące drewno emituje również dwutlenek węgla. Dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje dlatego, że w chwili obecnej leśnik w Puszczy Białowieskiej nie ma nic do powiedzenia. Praktycznie może chodzić tylko i słuchać śpiewu ptaków. Ponieważ decyzje Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, decyzje Dyrekcji Regionalnej, jak również Ministra Środowiska powodują to, że jest w element skali chyba światowej, że las zarządzany jest z ministerstwa. Tak zarządzana jest Puszcza Białowieska. Wytycznymi, zarządzeniami, rozporządzeniami. Między innymi dotyczy to takich spraw, jak na przykład decyzja ministra, która mówi w sposób jednoznaczny, że jeśli na hektarze lasu znajduje się około 10% drzewostanu stuletniego, to nie można tam robić żadnych prac pielęgnacyjnych, nie można tam robić żadnych cień sanitarnych, czyli tam, jeśli ewentualnie wchodzi kornik, to wszystko zostaje zrujnowane i jest to księżycowy krajobraz. Jak również to, o czym mówił pan poseł, manipulacje przy planach Biura Urządzania Lasu, jeśli chodzi o pozyskanie drewna w lesie. A ustawa wyraźnie mówi, że minister środowiska zatwierdza plan urządzania lasu, bądź też go nie zatwierdza. Nie może manipulować przy nim. Natomiast w tym konkretnym przypadku Biuro Urządzania Lasu musiało tak dopasowywać ten plan urządzania lasu, żeby w końcu wyszło na te 48 tysięcy metrów sześciennych, gdzie jednocześnie w puszczy leżą miliony metrów sześciennych drewna, co jest, no po prostu to przechodzi ludzką wyobraźnię. Przyrost masy drewna w Puszczy Białowieskiej w ciągu roku to jest prawie 360 tysięcy metrów sześciennych. Także jest to w granicach 20% pozyskanie przyrostu drewna w Puszczy Białowieskiej. No to jest po prostu tragedia. Nie interesuje się nikt Puszczą Białowieską. Trzykrotna wizyta ministra środowiska pana Grabowskiego w Hajnówce zakończyła się po prostu spotkaniami w sali. Ani razu pan minister nie pojechał, nie zobaczył swego dzieła Puszczy Białowieskiej, jak ona wygląda. I działania tych wszystkich grup pozarządowych, stowarzyszeń, jak również no, o wątpliwej sprawie dziennikarzy piszących na temat Puszczy Białowieskiej i starających się udowodnić, że świerk to jest element obcy w Puszczy Białowieskiej, że puszcza jest lasem pierwotnym, co jest zupełnie nieprawdą, ponieważ 85% tej puszczy została posadzona przez naszych przodków, przez naszych dziadów, jak również przez nas tutaj obecnych. I staranie się udowodnienia, że puszcza naturalna jest lasem pierwotnym poprzez gradację kornika drukarza i opowiadanie i pisanie na blogach przez te organizacje pozarządowe, które ogromny wpływ mają na ministra i na dyrektora generalnego Lasów Państwowych i opowiadanie o tym, że jest to drzewo, które jest obce dla Puszczy Białowieskiej i w ten sposób poprzez gradację kornika drukarza puszcza wyeliminuje drewno świerkowe, jest to chyba nieporozumienie. Uważam, że prezes stowarzyszenia powie jeszcze o innych ważnych sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie prezesie.
No, chciałbym tu dodać na temat drewna, które zalega ogromne ilości w Puszczy Białowieskiej. Świerku jest około 1 300 000 do 1,5 miliona, ale całość w puszczy z powodu chorób, jesion i dąb zalegają razem chyba ponad 4 do 5 milionów metrów sześciennych, co w wyniku wyrobu finalnego to kształtuje się około 10 miliardów złotych. Tracimy bardzo duże ilości, brakuje nam na leki, brakuje nam na wszystko, na dotacje na przykład dla szpitali, a niestety jest to tak marnowane, że takie ilości drewna leżą w błocie. To znaczy dużo bardzo zwracaliśmy się do ministra, zwracaliśmy się do premierów, byłych i obecnej pani premier, ale skutku tego nie ma. Nikt nie pomaga nam w tym kierunku. Nie wiemy, jak dalej to można zrobić, ale mi się wydaje, ta ekipa rządząca wyłącznie niszczyła ten kraj, bo tak zniszczyć Puszczę Białowieską, no to coś okropnego, bo jeśli byłyby mądre, niebłędne decyzje, to by ta puszcza mogła się zachować. Na terenie Puszczy Białowieskiej było około 70% drzewostanu świerkowego. Obecnie pozostało drzewostanu świerkowego około 30%. Czyli reszta świerków ewentualnie leży, czy stoi martwych. Czyli dalej tak nie może być. To by na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Ja tylko dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o ten ekonomiczny aspekt, to tracimy rocznie na tych zmniejszonych planach pozyskania drewna i tej błędnej filozofii ochrony, lekko licząc, tak bardzo lekko szacując, 500 do 700 milionów złotych, niektórzy mówią, że znacznie więcej, a tymczasem trzy nadleśnictwa, które administrują Puszczą Białowieską, korzystają z dotacji 16 milionów złotych rocznie. No więc to też jest skala, która pokazuje, do czego ta gospodarka błędna prowadzi. Jeśli są pytania, bardzo proszę, czy do mnie, czy do panów, którzy ja pani właśnie chciałem znają się zwrócić uwagę, świetnie. Że pani premier w ubiegły poniedziałek była w Hajnówce i wspominała też o Puszczy Białowieskiej, więc... No to panowie wiedzą, jak to było. Może ja to wyjaśnię, ponieważ no, tak się składa, że myśmy byli tam pod tym Hajnowskim Domem Kultury, tutaj z panem prezesem. No, było to spotkanie dla wybranych, po prostu takich jak my, to tam się nie wpuszcza, na takie spotkania. W zasadzie nie wspominano tam o Puszczy Białowieskiej, było tam jedno zdanie, po prostu pani premier nawet nie zorientowana, bo najprawdopodobniej nikt jej tego nie przekazuje, co tam się dzieje. Natomiast tutaj właśnie o tych sprawach, o których mówił pan prezes, my od 5 lat staramy się wszędzie dotrzeć, gdzie jest to możliwe. Pisaliśmy i do marszałka Sejmu, aktualnej pani premier, i do byłego prezydenta Komorowskiego, wszelkiego rodzaju listy i tak dalej, i tak dalej. To nie daje nam żadnego efektu i skutku. To jeszcze jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że zaczął nam teraz pomagać w tej tragicznej sytuacji Puszczy Białowieskiej, żeby jakoś z tego wybrnąć i obronić ją, pan poseł Zieliński, ale chciałbym tutaj, korzystając z państwa obecności, również wspomnieć i podziękować dla ministra profesora Jana Szyszko, który od 5 lat stara się nas wspomagać wszelkiego rodzaju tych sprawach. Między innymi odbyło się 5 konferencji prasowych w Sejmie dotyczących ochrony przyrody i Puszczy Białowieskiej. Ale chciałbym tu jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy bardzo ważnej, że nie przestrzega się w Polsce przepisów, prawa, które obowiązuje. Artykuł 5 Konstytucji Rzeczypospolitej w sposób jednoznaczny określa, że ochrona przyrody prowadzona jest zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. A zasada zrównoważonego rozwoju, wiadomo o co chodzi, chodzi o zaspokojenie potrzeb kulturowych, socjalnych, bytowych i tak dalej społeczeństwa w otoczeniu przyrody. Tego się nie przestrzega w ogóle. Mało tego, jeden z zastępców dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na jednych ze spotkań, na którym żeśmy byli,
powiedział, że tą zasadę w zależności od terenu Rzeczypospolitej można interpretować w różny sposób, co wywołało humor na naszych twarzach. Nie przestrzega się również ustawy o lasach, w której wyraźnie jest napisane, że za stan lasu zachowanie ciągłości gatunku odpowiada nadleśniczy. A ten nadleśniczy praktycznie ma związane aktualnie ręce i nic nie może zrobić. Zresztą żaden z leśników, jeśli chodzi o sprawy dotyczące Puszczy Białowieskiej, nie może się wypowiedzieć, ponieważ miałby problemy później w pracy. Proszę Państwa, nie przestrzega się również ustawy o ochronie przyrody, ponieważ siedliska Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej w większości poprzez takie działanie zostały zniszczone. I tak to wygląda, także no jest to niezmiernie przykre, jest to tragedia Puszczy Białowieskiej. Proszę tą sprawę potraktować jako bardzo ważną, bo bez względu na poglądy polityczne, jakie mają media polskie, powinny tą sprawą się zainteresować, bo za kilka lat Puszcza Białowieska będzie całkowicie zrujnowana. Będzie to cmentarzysko gnijących i rozkładających się drzew. Dobrze, panie redaktorze, niestety pani premier się nie zajęła, to chcę mocno raz jeszcze podkreślić, sprawą Puszczy Białowieskiej, bo gdyby się zajęła, to byśmy usłyszeli albo taki komunikat, że jej zdaniem jest dobrze, to byśmy też się do tego umieli odnieść, albo by powiedziała, co zamierza zmienić. Ale ani jednego, ani drugiego nie było. To już jakieś zdanie padło po drodze, bo wie, że jest Puszcza Białowieska, zwłaszcza gdy przyjeżdża do Hajnówki, no to tyle może wie, ale nic z tego dalej nie wynika. Już teraz wie nawet, w którym miejscu ta Puszcza Białowieska. Może ja jeszcze troszkę dodam. Proszę Państwa, w poniedziałek my się dowiedzieli półtorej godziny przed przyjazdem pani premier Kopacz. I chcieliśmy tam, żeby można było wejść do środka. Niestety, tam było z góry przewidziane przedtem, w poprzednim tygodniu, wpisane, kto może dostać przepustkę i wejść. Tam weszło tylko kilka osób i przy stole, przy którym siedzieli, były kartki, kto ma gdzie siadać. Tam było kilkanaście osób zaproszonych. Niestety, gdy przyjechała Beata Szydło do Białegostoku, drzwi były otwarte. Ludzi szło bardzo dużo, nie było przepustek, nie było nic. Żeby to robiła obecna pani premier, na pewno można byłoby omówić wszystko, ale oni zniszczyli gospodarkę narodową Polski, oni nie chcą się do tego przyznać, nie chcą spotkać. Oni wolą być po cichu, przyjechać, porozmawiać z samorządami przed kampanią wyborczą, żeby głosów zebrać trochę dla siebie. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Można? Proszę bardzo. Tak porządkowo, pełną nazwę stowarzyszenia. Jak? Bo to jest Stowarzyszenie Obrony Puszczy Białowieskiej, tak? Tak. Tak się nazywa. Stowarzyszenie tak. Santa Obrony Puszczy Białowieskiej. Santa. Obrony Puszczy Białowieskiej. Obrona, to znaczy Santa wzięliśmy z hiszpańskiego święta. Święta Obrona Puszczy Białowieskiej. Ale ująć to w nazwie święta trochę nie pasowało, więc ujęliśmy Santa. A Mieczysław też jest członkiem tego stowarzyszenia. Tak. Bardzo Państwu dziękujemy. Wobec tego ja dziękuję Panom za udział w konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.